Pamiętacie, gdzie syn marnotrawny dojechał, prawda? Dzisiaj kontynuujemy tą myśl i będziemy studiować historię, która towarzyszyła zborowi, ludowi Bożemu tuż przed wejściem do ziemi obiecanej. Byli o krok od wejścia do Kanaanu. Ich oczy widziały Kanaan, ale co najmniej 2 miliony ludzi tam nie weszło. Bo gdy weźmiecie pod uwagę 600 tysięcy mężczyzn plus żony, dzieci, starcy, to mogło być tam śmiało 2-3 miliony ludzi w tej historii, którą studiujemy. Ale może coś na początku, tylko troszeczkę z mojego życia. Już wiecie, co robiłem, gdy byłem malutki pod łóżkiem rodziców, co zrobiłem z kuchnią, najpierw spaliłem, później zalałem, a teraz może troszeczkę dalej. Gdy miałem 16 lat, kolejny raz mój ojciec pod wpływem alkoholu katował moją mamę, lała się krew. Zazwyczaj czynił to w łazience. Ja byłem już dosyć dobrze zbudowany, zacząłem uprawiać sport. Nie mogłem patrzeć na to, więc wziąłem ojca za jego ubranie, uderzyłem go pięścią między oczy. Stracił przytomność, przewrócił się na ziemię. Gdy później powstał, to powiedział, że ta ręka, którą podniosłem na ojca, uschnie mi. Więc poszedłem do swojego pokoju, mieszkaliśmy na 4. piętrze. Nie chciało mi się właściwie żyć, bo moje życie skończyło się dzieciństwo w wieku 6 lat, kiedy tatuś zaczął bardziej kochać wódkę niż nas. Była bieda, bicie, możecie sobie tego wyobrazić, co się w takim domu dzieje. I chciałem wówczas popełnić samobójstwo, otworzyłem okno. Nie chciało mi się żyć na tej głupiej ziemi. Ale jakiś głos mnie wstrzymał i powiedział, nie czyń tego. I wtedy po raz pierwszy płacząc modliłem się własnymi ustami. Boże, jeśli jesteś, to pozwól, abym stworzył normalną rodzinę, w której nie będzie alkoholu, bicia i biedy. Minęło 25 lat, Bóg wysłał tę modlitwę i tak jest w moim domu. Ale co stało się po drodze? Mając 19 lat zacząłem czytać Biblię dzięki moim sąsiadom adwentystom. I po niespełna roku zostałem wyrzucony z domu. Wyklęła mnie rodzina. Zostałem sam, mając 20 lat. Odrabiałem wówczas wojsko, mieszkałem na stacji. Babcia w rodzinie powiedziała, że gdybym kradł, pił, mordował, gwałcił, zabijał, wszystko by mi wybaczyli, ale że zdradziłem Kościół katolicki nigdy. 11 lat trwała klątwa, nie miałem wstępu do mojej rodziny. 11 lat. Mając 24 lata, gdy się żeniłem, przyjąłem nazwisko mojej żony, dlatego że nazywam się Szema. Musiałem zmienić podpis, dlatego że życzyła sobie tego rodzina. Więc to kazanie mi jest bardzo bliskie, ponieważ Kaleb bardzo przypomina moje doświadczenie. I gdy po raz pierwszy czytałem tą historię, to przypomniałem sobie mój młody wiek. Gdy chodziłem do liceum sportowego, gdy zbliżał się czas poboru do wojska, napisałem do komisji wojskowej, że chcę być w komandosach. A kilka lat później do komisji już w innym mieście napisałem podanie, że jestem pacyfistą. Major pytał się, co się z tobą stało? Chciałeś być komandosem, teraz jesteś pacyfistą? Powiedziałem, to zrobił Jezus w moim życiu. Ze mnie nie zrobicie komandosa, żołnierza, ja nie zabiję nikogo. Bo Chrystus przyszedł, aby ratować i ja chcę czynić to samo. I już nie jako komandos, ale jako sanitariusz odrabiałem wojsko na chirurgii urazowej w szpitalu. Może jak Bóg pozwoli, w przyszłym roku wam opowiem doświadczenia ze szpitala. Dzisiaj nie ma na to czasu. Gdy byłem mały, szliśmy się bawić na miejsce przedszkola, gdzie były różne karuzele, huśtawki. Stróż miał dużego owczarka i powiedział, jak następnym razem was złapię, to puszczę tego psa. A myśmy tak pokazywali. I pewnego razu puścił tego psa. Tam był taki metalowy, wysoki płot. Do dzisiaj, gdy tam przychodzę, nie wiem, jak go przeskoczyłem. Ale to zrobił ten pies. Wiecie, dlaczego mówię o psie i za chwilę o tym coś opowiem? Dlatego, że gdy wziąłem słownik biblijny i imię Kaleb, to Kaleb ma podwójne znaczenie. Oznacza serce, ale oznacza też i pies. I czytałem kiedyś o pewnej historii, która miała miejsce gdzieś 20 lat temu w naszym kraju. W pewnym domu zawsze pierwszy o tym, gdy wraca pan i o której porze, bo pociąg się różnie spaźniał, wiedział pies, merdając ogonem, ciesząc się. Jeszcze pana nie było w domu. On pierwszy o tym sygnalizował, że przyjdzie. Ale pewnego popołudnia pies, zamiast cieszyć się, merdać ogonem, przeraźliwie wył. I nikt nie wiedział dlaczego. Wieczorem podjechał gazik policyjny. I policjant mówił, że była katastrofa kolejowa.
Zginęło kilka osób, między innymi gospodarz tego domu. Ale pierwszy o tym wiedział ten wierny pies. Historia się nie kończy w tym momencie. Ten pies zerwał się z łańcucha, nie przyjmował żadnych posiłków ani napoju. W jakiś nadnaturalny sposób odnalazł grób swego pana. Na tym grobie się położył i tam dokończył życia. Dziwna historia, ale ona nam wiele mówi, jeśli chodzi o Biblię. Pan Jezus pragnąłby w twoim, moim życiu tego rodzaju wierności. Aż do śmierci. Nawet gdybyś został sam czy sama. Nawet gdyby cała rodzina, cały świat był przeciwko tobie. Nawet gdyby wszyscy powiedzieli nie, tak nie należy wierzyć. Bądź wierny aż do końca, to jest temat naszego dzisiejszego kazania. Otwieramy 13 rozdział 4 Księgi Mojżeszowej. Jedna z najwspanialszych historii, tak ja myślę, uważam, myślę, że się ze mną po tym kazaniu zgodzicie. Ellen White napisała, że jest to historia, która dotyczy również zboru czasów końca. Że tak jak zbór wtedy się zachowywał przed wejściem do ziemi obiecanej, tak samo i dzisiaj zbór Boży będzie się podobnie zachowywał. W 13 rozdziale 4 Mojżeszowej jest opisane zachowanie Kościoła Bożego, które jest obrazem na dzisiejszy czas. I czytamy od początku 13 rozdziału w ten sposób. 1-3 wersetu. Przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: wypraw mężów, aby poszli na zwiady do ziemi kananejskiej, którą daje synom izraelskim. Wyprawcie po jednym z mężów z każdego plemienia ich ojców, wszystkich, którzy są wśród nich wodzami. Mojżesz wyprawił ich z pustyni Paran zgodnie z rozkazem Pana. Wszyscy ci mężowie byli naczelnikami wśród synów izraelskich. Później wymienione są ich imiona. Ze względu na czas skrócę pewne teksty, które śledzicie teraz oczami, dobrze? Proszę o to, żebyście wzrokiem śledzili. To naprawdę byli komandosi. Oni szli na obcy teren. Oni tam nie mieli marek, dolarów czy jakiegoś hotelu trzygwiazdkowego. Musieli bardzo uważać, dlatego że Ellen White napisała, że te wszystkie plemiona, które zwiedzali te narody, były bardzo agresywnie, wojowniczo nastawieni, byli w stanie wojny. A misja była bardzo trudna, bo mieli zobaczyć, jaka jest ziemia, mieli zobaczyć, jakie są wioski, miasta, jacy są ludzie, czym się zajmują, więc co tam rośnie, więc nie mogli wszystko robić pod osłoną nocy, jak prawdziwi komandosi. I gdy czytamy historię komandosów, chociażby z czasów II wojny światowej, to nieraz, gdy kilkunastu działało na terenie wroga, to nieraz zdarzało się, że nikt z nich nie wracał żywy. A nieraz wracało tylko kilku. A nieraz jeden. Wyobraźcie sobie, jak musiała się czuć rodzina tych młodych ludzi, którzy szli na 40 dni i nocy na obcy teren. Przecież ci komandosi mieli ojca, matkę, dziadków, wujków, może mieli żony. Jak oni się żegnali, jak myślicie? Na pewno gęsto się uzylały tego dnia. Na pewno uściski dłoni były jak najdłużej, dopóki można. Na pewno babcia pogłaskała czoło i włosy i powiedziała: wróć, wnuczku, ja się będę o to modlić. Myślę, że te rodziny się i te rody bardzo modliły za tych ludzi. I Biblia mówi w 23 wersecie, że to, co tam zobaczyli, jest wspaniałe. 23 werset, 13 rozdział. Gdy przybyli do Doliny Eszkol, ucięli tam gałąź krzewu winnego z jedną kiścią winogron, nieśli ją we dwóch na drążku, nabrali też nieco jabłek, granatu i fig. Czy wyobrażacie sobie, bracia i siostry, 3,5 tysiąca lat temu kiść winogron, gdzie dwóch komandosów musi ją nieść? Zobaczcie, co się stało z winogronami. Nie tylko z grzechem w życiu człowieka. Dzisiaj dalibyście dziecku kiść winogron by uniosło. Dlatego niektórzy odrzucają Biblię, mówią: to fantazje, to bajki. Ale to jest prawda. Bóg chciał wprowadzić lud Boży do wspaniałej ziemi. Nie tylko chciał, żeby się cieszyli Jego obecnością, ale również błogosławieństwem urodzaju, owocami, które będą jedli. I 25 werset. Jaki wspaniały hymn radości. Ze zwiadów w tej ziemi powrócili dopiero po 40 dniach. Ilu ich wróciło? 6, 4, 2? Ilu? Ilu? Wszyscy. Czy byli ranni, czy byli chorzy? Jak myślicie, co towarzyszyło tym rodzinom najbliższym, gdy zobaczyli właśnie tych swoich, czy to wnuki, czy mężów, czy braci, czy kolegów, sąsiadów, którzy wrócili zdrowo, silni i bez rany? Myślę, że ze znowu z łzami, ale tym razem radości, dziękowali Bogu za cud. I gdyby w tym momencie kończyła się ta historia, to byłaby jedno z najpiękniejszych w Biblii. Ale przypomnę jeszcze raz ten cytat i na koniec znowu. Gdy serce człowieka ogarnia zwątpienie. Cytat Ellen White. Gdy serce człowieka ogarnia zwątpienie. To nie jest z Biblii. Z książki Ellen White. Prorocy i królowie, książka. Patriarchowie prorocy, przepraszam. Serce ludzkie ogarnia zwątpienie. Szatan zaprowadzi go do miejsca, do którego nigdy by się nie spodziewał, że dojdzie.
I zobaczycie, do jakiego miejsca tutaj diabeł doprowadził prawie 1 000 000 ludzi. Ja kocham naszego Boga za Jego szczerość i prawdę. Gdybym ja był Bogiem, to bym tego nie napisał w Biblii. Ale nie zrozumcie mnie źle o jakieś tam wyniosłość, tylko mówię, że ja nie rozumiem Boga nieraz. Jak można kochać ludzi, którzy są tak buntowniczy i tak do Niego źle nastawieni? Przecież oni wyszli z Egiptu. Przecież oni mieli wodę, mięso, jedzenie, co chcieli. Powinni mieć chociaż tyle wdzięczności. Czy czasem, bracie i siostro, twoje i moje życie nie przypomina tych ludzi? Pamiętam, jak jedna z sióstr wyjeżdżała z tego kraju. Jej motywem czy chęcią wyjazdu, mimo że pochodziła z bogatej rodziny, było to, że tutaj nie może dać dzieciom bananów i ona sobie nie wyobraża takiego życia w Polsce. To był jej problem w życiu. I dzisiaj jest w kraju, gdzie są banany i te inne rzeczy, ale dzieci są poza Bogiem, poza Kościołem. Wiecie, narzekanie to chyba straszny wirus, który dotknął Polaków. Straszna choroba, na którą choruje prawie 40 milionów ludzi. Gdy kiedykolwiek ludzie się mnie pytają, jak mi idzie, jak w moim życiu się wiedzie, mimo że nieraz mam różne problemy finansowe, ale w stosunku do tego, co przeżyłem w dzieciństwie, zawsze mówię, że bardzo dobrze. Wszystko, wiecie, zależy od umysłu. Jeśli wierzycie w Boga, możecie mieszkać na stacji i być szczęśliwi, w wynajętym pokoju. Ale jeśli wasza wiara topnieje, możecie mieszkać w pałacu i powiedzieć, że jest za ciasno. I tak było z Izraelem. Zwróćcie uwagę, co ci komandosi sprawozdawali. Przyszli do Mojżesza, do Arona, 26 werset, do całego zboru izraelskiego na pustyni Paran, do Kadesz, zdali sprawę im i całemu zborowi oraz pokazali im płody tej ziemi. I opowiedzieli, mówiąc tak: przyszliśmy do ziemi, która nas wyprawiłeś, ona rzeczywiście opływa w mleku i miód, a oto są jej płody. 26-7 werset. Nie wiem, czy wasze oczy tak wyobraźni to widzą, ale ja to widzę jak na filmie. Widzę 1 000 000 ludzi, widzę wspaniałe owoce, radość, euforia. Dzięki ci Boże. I tylko trzeba byłoby napisać the end, prawda? Ale tak się nie kończy ta historia. Sprawozdanie 10 komandosów jest fatalne. 10 komandosów straszliwie wprowadziło złą atmosferę do zboru. Tylko 10. To jest, wiecie, niesamowite. Posłuchajcie, co oni mówili. 28 werset i 29. Tylko że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są warowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy tam też potomków Anaka, Amalekici mieszkają w ziemi Negeb, Chetejczycy, Jebuzejczycy, Amoryczycy w górach, a Kanadyjczycy nad morzem, nad brzegami Jordanu. Wydawałoby się, że takie niewinne sprawozdanie, prawie że zgodne z prawdą, ale można powiedzieć lekko przejaskrawione. Z tego sprawozdania wynikało, że tam dosłownie wszędzie mieszkają ludzie. Jest ich jak mrówek, tak dużo. Ale logika powinna powiedzieć, no to jak wróciliście bez szwanku na zdrowiu, bez ran? Skoro to nasi wrogowie. Ale tu logika nie działa, tu jest psychologia tłumu. Kaleb to czuje, wierny Bogu, jak pies człowiek. Widzi, jak demon wchodzi w zgromadzenie, duch zwątpienia. I popatrzcie na 30 werset. Kaleb uspokajał lud wzburzony na Mojżesza, mówiąc: gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Czy tak Kaleb mówił? Tak Kaleb uspokajał lud Boży? Ja podejrzewam, że Kaleb krzyczał potężnie, mimo że większość ludzi była po której stronie? Przeciwnej. Tłum napierał. Dziękuję za wierne tłumaczenie. Wiecie, to jest niesamowite, co się dzieje. I te nastroje, Ellen White napisała, to zachowanie ludu Bożego jest dzisiaj w czasach końca. Tu się nic nie zmieniło. Oto jeden z przykładów. Pamiętacie Czarnobyl? Ja wówczas pracowałem w bardzo dużym zborze. Pracowałem w dużym naszym kościele, jako pastor. Panika była straszna, szczególnie wśród kobiet. Wszystko skażone. Będziemy chorować, nie ma co jeść. Wszystko skażone. Czarnobyl, reaktor atomowy. Urodziła się wówczas też mała dziewczynka u jednych z braterstwa. Z wadą serca po kilku dniach umarła. Cała rozmowa na następny sabat, że to pierwsza ofiara Czarnobylu.
I pół kazania musiałem tłumaczyć jako kaznodzieja, że to nie ofiara Czarnobylu, tylko po prostu było to dziecko chore na serce. Urodziło się białym. Ale tak jest z wieloma rzeczami w naszym życiu. Jest, wiecie, taka zasada w psychologii. Jest taka zasada w psychologii. Reguła w psychologii. Reguła. Kanon. Że gdy opłakujemy nasze upadki, nasze nieszczęścia, to one straszliwie rosną. Czy myślicie, że diabeł nie zna psychologii? Jak wygląda większość rozmów naszych sobotnich, wieczornych, popołudniowych? O czym mówimy? Czy nie można by je zamknąć w temacie narzekanie? A jak ten brat się ma dobrze, a ta siostra? O, w Ameryce to jest fajnie. W Holandii. W Nowej Zelandii. Ale my mamy źle. I w takim stanie ducha był Izrael. Więc tych 10 komandosów mogło kłamstwa dalej mówić. I posłuchajcie, jak kłamali. 31 werset do 33. Lecz mężowie, którzy poszli z nim, mówili: nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy. Ciekawe, Bóg mówił: możemy. A oni powiedzieli: nie. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc, 32 werset, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców, a wszystek lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzieliśmy tam też olbrzymów, synów Anaka, z rodu olbrzymów, i wydawaliśmy sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza i 3 serca na palcu. Na śmierć mojej matki. I takimi też byliśmy w ich oczach. Jak szarańcza. Dziękuję bardzo. Wiecie, to jest niesamowite. Oni kłamali. Przed chwilą powiedzieli, że tam jest ludzi pełno wszędzie. W górach, nad jeziorem, nad morzem, wszędzie. Nie idzie przejść tak ciasno. Można by takie wnioski wysunąć. A za chwilę powiedzieli, że ziemia pożera mieszkańców. Otwiera się tu i tam. Ludzie wpadają, giną. Więc ja bym zadał pytanie: koledzy, no to tam chyba już nikogo nie ma. No bo jak ziemia pożera mieszkańców, to nie trzeba walczyć nawet o nią. Ale za chwilę mówią: nie, tam wszyscy są tacy wyrośnięci. Że nasz wzrost 2 metry w porównaniu do nich to tak jak szarańcza. No więc oni byli jak szarańcza, to więc powinni ich podeptać tam, prawda? Gdy chodzili po tej ziemi. Ale wrócili bez rany, nikt nie zginął. Logika mówi, że nie, że oni kłamią. Ale co robi szatan? Tu jest nieporozumienie, nie powinno być 14 rozdziału. To jest cała jedna historia. Ale jest 14 rozdział. 1 werset. Zobaczcie, co robi Izrael. Co robią wierzący ludzie? Gdzie jest ich logika? Gdzie jest ich doświadczenie z Bogiem? Nie ma ich. Wtedy zburzył się cały zbór i podniósł swój głos i płakał lud tej nocy. Płakali. Dlaczego płakali? Bo ich serce ogarnęło co? Zwątpienie. I gdzie diabeł ich zaprowadził? Do porażki. Przegrali możliwość zobaczenia ziemi obiecanej. W tym momencie płaczu. Wynikiem tego zwątpienia są następne wersety, straszliwe wersety, które naprawdę aż nie pasują do tego zdarzenia. Co czytamy w 2 wersecie? I szemrali wszyscy synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi i mówili cały zbór do nich: obyśmy byli pomarli w Egipcie albo na tej pustyni, obyśmy pomarli. Straszliwa modlitwa. Chcemy umrzeć na pustyni. A to miał być lud Boży, który miał zdobyć ziemię obiecaną. To miał być naród kapłański, który miał oświecić całą ziemię i nauczyć prawdy o zbawieniu. A wyglądali jak lud na słońcu. Wiecie, jak wygląda lud na słońcu? Czy czekolada? Wszystko się topi. Popatrzcie, co dalej mówią w 3 wersecie. Po cóż Pan nas prowadzi do tej ziemi? Abyśmy padli od miecza, aby nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? 3 werset. Czy myślicie, że jako pastor ja często nie słyszałem takiej wypowiedzi? Kiedy ludzie będący lata w adwentyzmie mówili: bracie Szema, gdyby był w świecie, to bym więcej zarobił. Ale ta sobota i ta dziesięcina i jeszcze 2 razy dary zbieracie. Jeszcze kaplicę wyremontować. Jeszcze na tabitę trzeba dać. Tabita, taka organizacja dla biednych. Gdybym był w świecie, to bym nie musiał tego dawać. Dziwne myślenie. A gdzie podziękowanie, że już nie palisz?
ogólnie, że już nie pijesz, że nie zdradzasz żony, że nie kradniesz, nie przeklinasz. Gdzie wywyższenie błogosławień z Bożych i Boga w swoim życiu? Czy myślicie, że ta historia się nie powtarza? Tylko się rozglądnijcie wokół nas. Co mówi czwarty werset? I mówili jedno drugiego, obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. Nie chcemy Boga, nie chcemy Mojżesza ani Arona. Czwarty werset. Tak. I piąty. A Mojżesz i Aron padli na twarz przed całym zgromadzeniem zboru synów izraelskich. Niesamowite. Wiecie, ja nie rozumiem Mojżesza. Nie mogę go zrozumieć. Nie rozumiem Mojżesza. Tyle mu dokuczali. Tyle razy obrażali Boga. A on ciągle się za nimi modli. Czytamy szósty werset, siódmy. A Jozue, syn Nuna, i Kaleb, syn Jefunego, spośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdarli swoje szaty i rzekli do całego zboru izraelskiego: ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo dobrą. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu, nie lękajcie się ludu tej ziemi. Będą oni naszym pogarem, odeszło od nich ich osłona, a Pan jest z nami, nie bójcie się ich. Czy tak powiedzieli do Izraela? Oni musieli strasznie krzyczeć. Być może nawet ich gardła bolały. To była jedyna odezwa przed tym zbuntowanym zborem. Dziesiątym wersetem zakończymy. A gdy cały zbór zamierzał ich obrać za wodzów, chwała Pańska ukazała się w namiocie zgromadzenia wszystkim synom izraelskim. Nie ma żadnej reakcji? Nareszcie, jedna osoba chociaż nie śpi. Co zbór chciał z nimi zrobić? Wyobrażacie sobie? Ci ludzie oprócz zwątpienia, oprócz psychologii tłumu, mieli w rękach co? Kamienie. Nie żeby wybudować ołtarz dla Boga. Oni chcieli ich zabić. I myślicie, że dzisiaj tak się nie dzieje? Wiem, że tutaj brat, który jest kierownikiem, mówił, że do pierwszej, jeszcze parę minut i już kończę. Gdy przychodziłem do dużego zboru i byłem tak zwanym przyjacielem prawdy, za mną siedzieli dwaj młodzieńcy w moim wieku, miałem wtedy 20 lat gdzieś, i cały czas huśtali moje krzesło. Wszystkie ich opowieści w szkole sobotniej w czasie kazania to były o dziewczynach, samochodach, pieniądzach. A ja już taką metamorfozę przechodziłem z komandosa na chrześcijanina, ale jeszcze pięści chciały mi się uruchomić. Ale jakoś te ręce utrzymałem, nie użyłem ich. I pewnego razu powiedziałem, jak wy długo będziecie kpić sobie z Boga i z tego nabożeństwa. Oni, żując gumę, zrobili balona i powiedzieli mi tak: ty, przyjaciel, nie udawaj świętego. To byli adwentyści, ochrzczeni. Oni nie są dzisiaj w kościele. Ale ja jestem. Ja nie udaję świętego, ja chcę być po stronie Bożej. Chciałem na koniec opowiedzieć wam jeszcze dwa takie doświadczenia, żeby zbudowały naszą wiarę. Pewnego razu mała dziewczynka miała egzamin z szkoły muzycznej i profesorką była ateistka. Usiadła koło fortepianu. Pani profesor otworzyła jej utwór, który ma grać na konkurs. A ta mała dziewczynka złożyła ręce, schyliła swoje czoło i coś tam sobie szeptała. Po kilku minutach podchodzi do pani profesor i pyta się, czy zasłabłaś? A ona mówi amen i mówi: nie, pani profesor, ja się modliłem do Pana Jezusa, dlatego że moja mamusia dała dużo pieniążków na szkołę muzyczną i chciałam zdać dobrze egzamin. Przyjęła Jezusa. To był Boży komandos. I jeszcze jedno podobne doświadczenie. Mały chłopczyk, gdy weszła religia do szkoły, w innym naszym zborze, został zaproszony na lekcję religii katolickiej i tam w obecności księdza dokuczano mu.
Śmiano się z jego religii, że adwentowe kaplice to takie malutkie, że my mamy takie duże katedry, bazyliki, duże kościoły, a wy w takich szopach się zbieracie nieraz, w stodołach. I ten mały chłopczyk nikt go nie uczył, co ma mówić. Wypiął pierś. Ja jestem chrześcijaninem. A mój Bóg, tak jak się modlicie, w modlitwie Ojcze Nasz, gdzie mieszka? Nie w kościele, nie w katedrze. Ale mówimy, Ojcze Nasz, który mieszkasz gdzie? W niebie. Ksiądz spoważniał. Przeprosił tego małego chłopczyka. Zabronił się klasie naśmiewać. I powiedział, to jest prawdziwy chrześcijanin. Czy to był komandos? To był też komandos. I na koniec jeszcze jedno doświadczenie, ostatnie już. To było gdzieś 16 lat temu. Pewien starszy kaznodzieja wziął mnie nad Wisłę rzekę. I tam są takie ustępy, takie małe jakby wodospady, żeby bieg rzeki zahamować i natlenić ją. Takie progi. Żeby nie przetłumaczyć Niagara, no. Kleine Niagara, no. Grossklein, zrozumieli. I mówił, widzisz coś tam? A ja pomyślałem, co ten starszy kaznodzieja chce ode mnie? I mówi, patrz. No i patrzałem. I mówi, widzisz coś? A ja mówię, widzę wodę i mieniące się promienie słońca. On mówił, mało widzisz, patrz dalej. I patrzałem i w pewnym momencie zauważyłem coś. Pod prąd tych małych wodospadów płynęły ryby, pstrągi. I szczególnie zacząłem obserwować tego największego. On miał największe problemy po tym wodospadzie wzlecieć, bo był największy, najciężejszy. Ale nie przejmował się. Kołował i znowu próbował. I tak kolejny raz, kolejny. Chciałem go nawet popchać już, ale udało mu się. Uderzałem w dłonie, powiedziałem, fajnie, że ci się udało. Ten starszy kaznodzieja objął mnie i powiedział, ucz tego ludzi. Prawdziwy chrześcijanin to pstrąg, zdrowa ryba, który płynie pod prąd. Aż do źródła rzeki, a tam już nie ma wody i często życie tam oddaje. Widziałem to na własnej oczy na Babie Górze, na źródłach Wisły, gdzie te pstrągi się znalazły i już nie miały gdzie pływać. Po prostu dawały życie. Te najsilniejsze. Czy rozumiecie treść dzisiejszego kazania? Bez względu na to, gdzie płynie świat i gdzie większość ludzi zmierza. Tak, z prądem. Większość ludzi z prądem. Jezus chce, żebyś płynął pod prąd. On ci da do tego siły i mocy. O co się modlę i o co go proszę. Amen.